Cześć wszystkim, z Wami Wika. Nadszedł ten moment, nadeszła ta chwila i ja nagrywam odcinek z Ekspres Losami z Ukrainy. W Ukrainie te Ekspres Losy się pojawiły dość dawno, dawno, dawno temu, ponieważ pamiętam, że kiedyś kupowałam taki Zodiak, w którym miałam zwrot i więcej już się nie skusiłam. A dzisiaj, żeby zakupić wszystkich po jednemu, to wydaje się mi, żebym musiała wydać z 1000 hrywień albo coś około tego, ponieważ niektóre losy są jak u nas krzyżówka za 3, za krzyżówka XL, krzyżówka XXL i tam wielka krzyżówka, więc w takich wypadkach brałam tylko tą najdroższą, czyli o kolejne tam 10 hrywień ona droższa, tylko coś tam się dodaje, powiedzmy jakiś blok, więc brałam ten najdroższy i zakupiłam ich na 540 hrywień. Najdroższa jeden, najdroższy ekspres los kosztuje 100 hrywień. Mam 7 ekspres losów po 50, 4 po 20 hrywień i wydaje mi się, że jedne jest za 10. I powiem tak, dość ogromne, pokażę tutaj takie tytuły, to jest super siódemka, tutaj jest gruby, ojejku, po prostu ogromny, gruby portfel, bitwa morska, bilet na Mars, tak, to dolce, Boże, dolce Boże, jak ten pojemnik w samochodzie na paliwo, dobra. Dobra, tutaj mamy kółko i krzyżyk, następna magiczna para, następne polowanie na skarby, następnie jeszcze tutaj są takie szczęśliwe liczby, razem do wojska, jeszcze Las Vegas mamy tutaj taki, jeszcze jedna królewska moc, czy coś takiego i władca gry, no... Co mogę powiedzieć? Trzymajcie kciuki. Ja zacznę od tych najmniejszych, trochę już tutaj ich sobie pomieszałam. Ta super siódemka to kosztuje 100 hrywien, jest najdroższa. Nie wiem, kto miał większy stres podczas kupowania, czy ja, czy pani, która mi to sprzedawała. Nie wiem, jak to u nich chodzi, czy idzie. Czy... Widziałam, że kupują tych zdrapek sporo, a z tymi losami, nie wiem, może u niej to rzadko się zdarza. Więc ja tutaj w tej chwili szukam ten los najtańszy za 10 hrywień. O, mam. I on nazywa się Bilet na Mars. Ja sobie znalazłam sobie tutaj jakiś taki markerek. I co? W tym ekspres losie szukamy nasze liczby, a na dole jeszcze mamy bonusową. Więc najpierw szukamy wśród tych naszych 6, 9, 8, 25 i 11. No i 6, 9, o, mamy 8 i tutaj mamy 10 hrywień. I z tego, co wiem, to wygrane tutaj jednak się nie sumują, a bonusowe 26 nam też się nie pojawiło, ale bardzo się cieszę, że wygrana są. Nawet nie wiem, czy tutaj można zaznaczać, czy nie. No to super, najtańsza nam się zwróciła. Przechodzimy do tego wachlarzu z losu po 20. I co u nas pójdzie na za 20? Pierwsze to jest krzyżyk i 0. Co musimy? Mamy tutaj nasze liczby. Coś podobne do bingo. Tak, wszystko widać, wszystko widać. I tak, 6, 4, 18. 6, 4, 18 i nie widzę żadnej. 9, 34, 35. Dziewiątkę mamy. 34, 35 nie widzę. Następnie 7, 13, 17. Tutaj mamy 13. 7, 13, 17. 13, 17. Dobra. Ok, nie mamy. Następnie 39, 37, 24. Mamy tutaj to 39, 37 i 24. Mamy tutaj to 24. Następnie 22, 40 i 14. 22, 40,
i 14. I tutaj mamy 14. 22 nie mamy. I tak, jedynka. Jedynka jest tutaj. I trójka. Czy gdzieś jest trójka? Ja nie widzę. Tak, tutaj dziesiątki nie było. 21 też nie było. Tutaj nam zabrakło 20. 20 też nie było. No to jeżeli się nie mylę, to ten los niestety jest przegrany. No, 1:1 powiedzmy. No to ja szukam następny los za 20 i tutaj ja mam magiczną parę. Magiczna para. Co muszę... Tak, wygrywające symbole to 3 i 2, a mamy 2, 1, 4, 3, 5, 6, 3, 5, 4, 6, 1, 1, 5, 2, 4, 4, 1, 5, 6, 3, 2, 5. Jeżeli przy dwa naszych symbolów jest 3 próby, jakim mają dublowane dwa jednakowe liczby w granicach próby, wygraliście 200 hrywień. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, jak to jest. Trzy jednakowe liczby. Nie wiem, wydaje mi się, że ja nic nie wygrałam. Dwa takie same liczby. O cholera. Coś automatycznego, ale wydaje mi się, że ja tutaj nic nie wygrałam. Muszę jakoś doczytać na stronie, ale wydaje mi się, że ten los jest pusty. Ja biorę się za następny za 20 i to jest tutaj baksy. Tak, jeżeli który z waszych symbolów zgadza się z wygranymi i utworzyli pionową, wygraliście wygraną za tą linię. Moje, o Boże, jakoś, ale coś skomplikowane. Dobra, tutaj mamy kluczyki. Kluczyki mamy. Ten znak, tego znaku nie mamy. Potem to tutaj mamy. To mamy. I co? I to mamy. I to jest 10 hrywień. Znajdź w swoich symbolach to i pomnóż na 2. Czyli co, ja to mnożę razy 2? No tak, bo to jest 10, to jest wygrane 10, a w moich symbolach jest 100, no to los się zwróci. Bardzo skomplikowana sprawa, ale to tutaj trollingów nie było, że tam coś prawo, lewo gdzieś tam było. Dobra, ciekawie, ciekawe bardzo. Następnie to ja już za 20, raz, 2, 3, 4, czyli zostały mi losy po 50 hrywień. Zaczniemy od szczęśliwych liczb. I co my tutaj mamy? Trochę tutaj podwinąć. I tak, moje szczęśliwe liczby to 17, 16, 24 i 2. 14 nie mamy, jedynki nie mamy, 13 również nie, 26 nie, 27, 33 nie, 24 nie, 30 nie, 9 nie, 23 nie, 39 nie, najwyższa w sumie 20, 29, 21, 3, 15, 5, boki, 35, 8, 34, 11, albo 37 znaleźć wśród waszych liczb. No niestety ja 37 też nie mam. I to znaczy, że pierwszy los za 50 hrywień jest niestety pusty. Matko jedyna. Oto będą miały, jak tylko te dwa losy będą wygrane. Dobra, to ja wezmę pomóżmy wojsku. I tak. Wasze koordynaty. Widać, widać. A5. A5 to jest to. D3. D3 to jest to. C4. C4 to. D2 to jest to. E1 to. D5 tutaj. A4 to jest tutaj.
B4, to jest tutaj, A1, tak, A3 i tak. I co tu jest? Jeżeli znajdziesz 3, to wygrywasz 200 hrywień, a ja tank 1, 2, wydaje mi się, że 3. No to wygląda, że ta zdrabka mi się zwróciła razy 4. Losy mi się sypią. Dobra, A5. A5 jest. D3. D3 pusta. C4 pusta. D2. D2. D2 to tu. Może ja coś tam namyliłam. E1. D5. A4. A4 to jest tutaj. B4. Jest tutaj, A1 tutaj i A3, to nie, to D1 ja nie miałam, czyli ja mam 2. Jednak wygrałam nie 200, a 100, ale i tak to jest dwukrotność. No to super, no to super, wygrana trochę się powiększa, ale dobra, no to co? Dalej bierzemy władca gry. Tutaj, tak, gra pierwsza. Suma liczb powinna równać się 7. Jeżeli ra równa się 11, to wygrana się podwaja. Jeżeli 21, to razy 3. 7 i 5 i 2, czyli 7 i 7, 14 to nie. 14 i 2, 16 również nie. 13 i 6 to jest 19, też nie. Tutaj co mamy? 10 i tu 13, czyli gra pierwsza odpada. W następnej, jeżeli który jest z jakichś waszych numerów, no dobra, to jest jak zwykłe. 21, 10, 12 i 22, który z tych szukamy. 25 nie mamy, 23 nie mamy, 2 nie mamy, 14 nie mamy, 3, 4, 16, 20 też. Druga gra niestety nie poszła. Tutaj następna gra, ostatnia. I co? Jeżeli znajdziesz 8, to od razu wygrasz 200 hrywień. No to 8 już nie widzę, a tutaj lecimy jak w bingo. Tutaj mi kamera, już bateria pada. 21, czy my mamy 21? 21 nie ma. 2 i 3. Ani dwójki, ani trójki nie widzę. 6. A, słuchajcie, 25 jest tutaj. No i los się zwrócił. 6 nie widzę. 25 mamy. 9 nie mamy. Bardzo ciekawie. 16 i 26. No dobra. Kolejny los za 50 hrywien się zwrócił. Ciekawie, ciekawie. No to następnie mamy jeszcze królewska, nie wiem, moc, czy wielkość, czy coś tam, ale trzy gry. I tak, gra pierwsza. Tutaj musimy znaleźć któryś z naszych symbolów. Boże, te korony. No to co? Dla mnie trochę wszystko tak samo wygląda. Szukamy tą. Ona jest jakimś paskiem w kratkę. Nie mamy. Ta jakaś taka ciekawa, ale jest niska. No nie widzę. Potem ta. Takiej nie mamy. Ta jest podobna, ale nie. Potem taka ta ostrzejsza. Też wydaje mi się, że nie. A ta trochę jest inna. No to znaczy gra pierwsza odpada. Następna. Musimy ułożyć coś tam. Dobra. Tego tygrysa nie mamy. Tych dwóch masek powiedzmy też nie mamy. I tak. Te dwa miecza mamy. Dwa miecza mamy. Mamy to pierwsze i mamy to ostatnie. A tego pośrodku nie mamy. Potem tego okrągłego nie mamy. Miecz mamy. Te we wzory mamy. I to mamy, ale się nie ułożyło. I tak to. To mamy. Tego nie mamy. Tego nie mamy. To mamy. Dobra. Niestety gra druga nie poszła. No i gra trzecia. Znaleźć trzy takie same kwoty. Perfetto.
50 mamy razy 2. 4000 mamy tylko raz. 1000 raz 2 i już. 400 tylko raz. 1000 mamy tylko 2 razy. 10 też 2. 50 razy 2, 500, 1, 100 też 1, 2001. Fajnie. No i gra ostatnia. Znaleźć w któryś z tych gier dwie takie same kwoty. No i bardzo ciekawe. 100 i 50, 50 i 100. Ten los niestety jest przegrany, chociaż powiem szczerze, w sumie jest ciekawy, bo trzeba na chwilę się zastanowić, co tam jest, co tam można wygrać, co się udało. Dobra. No i matko, to już prawie 20 minut. Kolejny los. Muszę go chyba trochę zgiąć, bo jest przeogromnie. Gruby portfel. Tutaj musimy znaleźć jakieś tam te nasze liczby wygrywające. I te liczby wygrywające to 37, 13, 31 i 26. 19 nie, 1 nie, 27, 30 nie, 11, 4, 9, 36 nie, 28 nie, 34, 24, 40 nie, 25, 30, 3, 2, 8 nie, 7, 10, 6, 3. Pierwsza gra niestety nam nic nie przyniosła, to przechodzimy do następnej. A tutaj, jasne, w następnej grze szukamy naszych liczb. I co? Musimy ułożyć linię. 29. Czy my mamy tutaj 29? Nie mamy. Jedynka. Jedynka jest tutaj. 40. 40 nie mamy. 35. Nie mamy. 2. Nie mamy. 23 tutaj. No i nic nam się nie ułożyło. 29, 35, 1, 2, 40, 23. Tak. Dziwnie. Dobra. Gra ostatnia. Znaleźć trzy takie same kwoty. Ja już tutaj od razu widzę 3 pięćdziesiątki i to mnie bardzo cieszy, ponieważ losy za 50 się jednak zwracają. Boże, jeszcze jednak mnóstwo tych losów. Następny los będzie Vegas, czyli Las Vegas. Tutaj też kilka gier. Jest strasznie długie. Będę tutaj zwijać trochę. Dobra, gra pierwsza. Trzeba znaleźć w grze jedną z wygranych kombinacji. A która jest wygrane? 10. Dobra. Czyli takie te, tego nie mamy, a tak dziesiątka, dziesiątka, a w jednym tym, to wszystko ma być z tymi samymi obrazkami, a ja tutaj co, tutaj mamy te kiery i trafle, wszystko pomieszane, chyba mi się wydaje, że co, to ta pierwsza gra jest przegrana. A w drugiej grze trzeba znaleźć nasze liczby. I tak, 33. 33 nie mamy. 26. 26 również nie mamy. I 28 ja nie widzę. Szybko. Następna gra. Znaleźć w któryś z gier trzy takie same symbole. I tak, tutaj mamy 2. Tutaj nie mamy też 3, mamy tylko 2. No i tutaj nic nam się nie ułożyło. Dobra, następna. Bardzo szybka i prosta gra. Znaleźć 2 takie same obrazki. I mamy 300 i 200. 200 i 50. Niestety z tym losem się nie udało. No i przechodzimy do bitwy morskiej. Tutaj głównie nic nie zmylić. Co ja tutaj mam robić? Tego ja nie wiem. Co to jest? Matko jedyna. Jak to się zaczyna? Gdzie zasady? Znaleźć w któryś, tak, w któryś gier dwie takie same. Jak to? 200, 300, 50, 500, 500, 300. Tutaj nie ma nic. A tutaj
B10 to jest tutaj. E2 to jest tutaj. B7. Matko jeden, wydaje mi się, że tutaj sobie tak jakoś poprawnie to odczytuję. J10 i tutaj chyba same te puste. D8 i C7. Nie wiem, wydaje mi się, że poprawnie ja tutaj zaznaczyłam i ta gra jednak jest pusta. Został nam tylko jeden los do rozkminy i jeden super drogi. Już mi... źle mi się robi od tego wszystkiego, jednak narzekałam, że tylko parę losów tych ekspresowych u nas jest w Polsce, ale to nie jest źle. Dobra, moje liczby wygrywające. Musimy... Tak. Jeżeli suma liczb na obrazku odpowiada sumie liczb, wygrywacie za tą... Dobra, 2 plus 2 to 4, a tutaj mamy 10, 8, 5, 6, 3 i 7, czyli tutaj nie mamy nic, bardzo ciekawie. Następna gra, Boże, może tą poprzednią nie widzieliście, ja tutaj pokazywałam. Suma tych dwóch liczb musi odpowiadać sumie tutaj i niestety nie mamy. Gra druga, dobra. Tutaj musimy ułożyć linię i tak, wiśnie tutaj, pliku nie mamy, cytryna, czy gdzieś jest cytryna, tutaj jest. Diamentu nie widzę. Jakieś tam jabłuszka też nie mamy. Teraz ten trefl czy karo, ja nie wiem, tego nie mamy. Serduszko jest. Siódemka tutaj, dzwonek tutaj. Sztabki mamy tutaj, motyl tutaj i winogrona. I tak, tego nie było, korony nie było, tego wszystkiego nie było. No i w żaden sposób nam rząd się nie ułoży. To przechodzimy do gry numer 3. I ja przypominam, że to jest los za 100 hrywień. Najdroższy. I tak, wasze numery wygrywające. Z 4, czwórki brak. 18 i 6. Mamy 6, nie mamy 18. 12 nie mamy, trójka i jest, 14 jest, 15 jest, jedynki nie mamy i 17 nie mamy. No niestety. Ja nie widzę jakikolwiek wygrany, chociaż coś tam jeszcze sprawdzę. No i musimy jakoś razem rozkminić tą dziwną grę, którą gdzieś tam odłożyłam. To jest tutaj. No dobra, to wracamy. Jeżeli ja bym miała pójść na G2, to G2 jest tutaj. G2. Dalej miałabym pójść na B5. B5. To jest tutaj, na A4. A4 to jest tutaj, B1. V1. Tutaj D5. I co, już koniec? Jakaś za szybka gra. Może ja jakoś tam nie za bardzo rozumiem, ale tutaj wcale nic nie trafiło. Nawet dla zabawy. Dobra, jeżeli gra zatrzymała się na polu z wygranym symbolem, to wygraliście. No niestety zatrzymałam się na jakimś tam krótkim, ale jutro będę znowu w mieście i sprawdzę,
i powiem, czy byli jakieś niespodzianki, czy nie. I ten film jest prawie 30 minut, może trochę przyspieszyć, ale nie daje rady. Cześć wszystkim, już prawie noc, a ja postanowiłam dograć resztę filmiku z ekspreslosami z Ukrainy. Niektóre po dwa razy sprawdziłam i jednak jedną grę rozkminiłam i mam wygraną. No to w takim podsumowanku. Wydrapaliśmy, sprawdziliśmy ekspres losy o wartości 540 hrywen i za chwilę zobaczymy razem, podsumujemy, co wygraliśmy. Miałam jeden los za 100 hrywen, był jedny najdroższy. Miałam jeden za 10, 7 po 50 i 4 po 20 hrywen. No i zaczniemy od tego najtańszego. Ten najtańszy za 10 hrywen. Mamy tutaj w nim zwrot. Zasada była prosta. Mamy liczby wygrywające i tutaj szukamy naszą liczbę. Trafiliśmy tą ósemkę. No i mamy zwrot. Następny los za 20 hrywen. Film nazywał Pit Stop. Dolce do zbiornika, tak powiedzmy. Tutaj trzeba wydrapać, nie wydrapać, tylko skreślić nasze symbole i utworzyć jakąś pionową kolumnę. No i tutaj ja ułożyłam, która kosztuje 10, ale mnożnik razy 2. No to jest logicznie, ponieważ los kosztuje 20 hrywen, a nie rozbijają na takie mniejsze jakieś tam. Są oczywiście takie zdrapki z zasadą, że nawet jak przegrasz, to coś tam wygrasz, ale nie w tym razem. Następny los to będzie za 50 hrywen. Dość wielki władca gry. Podobny do gry o tron, powiedzmy tak. No i tutaj mamy parę gier. W pierwszej grze musieliśmy znaleźć sumę 7, 11 albo 21. Tam tutaj się nie udało. Następnie szukaliśmy naszą liczbę, podobnie od tej bilet na Mars. No i nie udało się, ale akurat szczęśliwa okazała się dla mnie gra ostatnia, podobna do belgijskiego bingo. Tutaj nasza liczba 25 i akurat mam tutaj zwrot. No i następna, również wygrany, znowu chcę powiedzieć zdrabka, ale los, ona się nazywa Las Vegas. W tej Las Vegas też mamy kilka gier. I tak, ostatnio trzeba było znaleźć takie dwie same kwoty. Tutaj trzeba było znaleźć trzy takie same obrazki. Tutaj się nie udało. Tutaj nasze kule wygrywające. I gra pierwsza, którą nie rozkminiłam od samego początku. A zasada jest taka. Wygrywająca kombinacja, czyli jeżeli znajdziesz w tym samym, nie wiem jak to się nazywa, od dziesiątki do tego, oj, Matko Święta, i dziesiątkę, i ja nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak to się nazywa, ale wszystko pod jednym tym znaczkiem i pod jednym nie mieliśmy, albo musisz znaleźć po cztery takich samych, a tych mniejszych dama, ten kawaler albo dziesiątka to razy trzy. No i akurat w pierwszym zestawie mam dziesiątkę kier, trefl i to karo? Może tak, ja nie pamiętam. I to znaczy, że jednak mam tutaj zwrocik. No. Jeszcze jedna wygrana w losie, również za 50 hrywen, gdzie to napisane jest tutaj, tłusty portfel, gruby portfel powiedzmy. Gra pierwsza, nasze liczby wygrywające, niestety nic nie było. Gra druga, również były wygrywające liczby, nic nie było. W grze ostatniej musieliśmy znaleźć trzy takie same kwoty, no i tutaj wylapaliśmy ten zwrocik. No i zdrabka, która dała powyżej swojej wartości, nie zdrabka, tylko los, kosztuje 50 hrywen. Tutaj trzeba było zgodnie z koordynatami wylapać te czołgi i ja mam dwa. Tutaj ten przez pomyłkę zaznaczyłam, ale jednak mam A1 i nie, ten D1 przez pomyłkę, a A1 i A4, A1
i A4. Mam dwa czołgi, a to znaczy, że wygrałam 100 hrywń. I w tej chwili to ostatni los i możemy podsumować, że jest tutaj stówka, reszta ze zwrotami, czyli 150, 200, 250 i tutaj 20 i 10, 280 hrywń z 540 mi się zwróciło, powiedzmy powyżej zwrotu. Bałam się, no fajnie, czy ja będę wymieniać dalej, brać losy? Raczej nie, raczej już jutro zabiorę całą resztę, ale zarazem też sprawdzę to, co zostało mi jako niewygrane. Być może coś nie rozkminiłam, bo trochę tutaj mamy to krzyżyk i kółko. Przypominam, że mieliśmy magiczną parkę za 20 hrywń, taka dość prosta. Również coś podobnego do Bitwy Morskiej, ale tutaj po krokach trzeba było iść. Już sprawdziłam, skreśliłam, tutaj chyba jest jednak pusto. Prawdziwa Bitwa Morska na kilka podejść. Niestety tutaj nic nie udało się nam wygrać. No i liczby szczęśliwe też tutaj tak szukasz prosto i szybko. Królewska Moc. Też różne takie gry. Jednak zabawa na kilka części. No i najdroższa Super Siódemka za 100 hrywń. Niestety okazała się być przegrana. Ale jak mówię, też wezmę to wszystko sprawdzić. I w razie czego dogram końcówkę. Ale sprawdziłam. Już stęskniłam się za naszymi zdrabkami polskimi, za liniami i krzyżówkami, bo tutaj nie mamy nic takiego podobnego. Ściskam mocno. Pa!